Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mistrzu i witam Was na kolejnym naszym wspaniałym odcinku, gdzie podbijamy świat, broniąc się przed innymi korporacjami, jednocząc po prostu siły w nadziei na pokonanie w przyszłości kosmitów, innej rasy, która nam zagraża. Oto Terra Invicta. Ja z tej strony się nazywam Saku i zapraszam Was na kontynuację czwartego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Zostawcie komentarz, subskrypcję, jeśli jesteście nowymi widzami. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy naszą kurde zabawę. Dziękuję też za komentarz, co powinienem zrobić, jak powinienem mniej więcej uważać na niektóre rzeczy. Dziękuję za to. I postaram się wziąć to pod uwagę do serca, bo jak wiadomo, porady innych ludzi też są ważne, żeby tak naprawdę nie przegrać z Kretesem. No dobra, będę musiał uważać właśnie na tą Rosję i mi się wydaje, że zrobimy sobie teraz taki mały przewrót rosyjski i postaramy się zrobić w taki sposób, że spróbujemy jakąś frakcję tutaj przejąć. Humanizm mamy 0, Inicjatywa też ma 0 i Exodus ma tylko 4%, więc może byśmy mogli Exodusa wypierniczyć stąd. Tak się właśnie zastanawiam, co to w ogóle jest to znaczek. Dobra, mamy tutaj priorytety, w końcu mamy ciąg, super. Patrząc na inne teraz. Dobra, Białoruś też ma ciąg, Republika spokojnie się rozwija. No i Niemcy mają ciąg. Właśnie teraz tak. Można pokombinować stację kosmitów. Konflikt charakterów. Między dwójką naszych konsultantów doszło do osobnej utarczki. Od niedawna nie akceptują do końca metody działania drugiej strony. Ale kilka ostatnich misji przypomniało czary goryczy. Teraz omawiają dalszej współpracy, twierdzą, że przez taki moduł operacyjny humanoid doznaje szkody w kwestii publicznego wizerunku i efektywności. Dobra, musimy jakoś właśnie sprawdzać się jakiegoś rozsądnego. Musimy zapłacić. Lojalność tu spada, lojalność tego. Dobra. Dobra, spróbujmy, żeby w miarę się pogodzili. Nieoczekiwany spadek. Informuję, że ten jej bogaty przyjaciel zbliża się do kresu swojego życia. Zyskuje organizację do puli. Dobra. A właśnie. My musimy właśnie sobie pulę poogarniać. Wiecie co? My sobie zmniejszymy do dwójki. Dobra, projekt nowy zrobiony, więc my możemy sobie ogniwo paliwowe zrobić. Dużo nie kosztuje, więc powinno w miarę iść powinno iść szybko. Więc niech się tutaj to porozwija, a my przez ten czas zajmiemy się. Zaktywuj. Zaktywuj. Oczywiście też możemy pokupować różne. To jest na minusie. To jest minus. Dobra, to jest 11. Dobra, zaktywuj. Pole nieprzydzielonych organizacji. Z uwagi zmienionych się do poziomu, który nie jest w stanie zarządzać. Dobra, ze spokojem. My musimy poogarniać niektóre rzeczy. Będziemy przypisywać takie, które nam się przydadzą. Ze spokojem u wszystkich. I teraz tak, socjologia sprzedano. Właściwie wiecie co? My
Zacznijmy u kolegi i kolega w miarę dobrze się tutaj rozwija. Dobra. Bezpieczeństwo, zamożność, 3%, ulicznik. Dobra, spokojnie. Zrobimy mu ulicznik. Nieprzydzielony jest minus 9. I to jest tak, czy można mu coś przydzielić? To jest tak. Nie sprzedaj, tylko dezaktywuj. Aktywuj organizację i my spróbujemy teraz mu dodać parę tutaj rzeczy. I to jest tak, 13. Oczywiście wszystko się nie da. Przydziel. Dobra, można przydzielić, można. Dobra, czy można coś mu tutaj kupić? Z tego co widzę, nie. Dobra, koleżanka. Koleżanka potrzebuje tak naprawdę perwersji. Dochód, wiedza. Dowodzenie, to nawet nie ma sensu. Miesięczny dochód, też wiedza. Nie dajemy. I co my tu mamy? Minus 100. Nie ma sensu. Minus 81. To wszystko idzie w badania. Widzę, że koleżance się to zbytnio nie przyda. Nie mamy pod nią dobrych organizacji. To jest tak, badania. Też nie ma sensu. Do następnej fazy, dobra, fazy, przepraszam. My tutaj i tak chyba nic nie możemy dodać, nie możemy dodać. Dobra, kolega. To jest tak, plus 19, plus 19. Tu jest dość sporo. I tu mamy minus 400. Dezaktywuj. Nie możemy przejść ani sprzedać tej organizacji, ponieważ bez niej Randos będzie mieć kontrolować resztę organizacji. Dobra, trudno. Będę musiał tak naprawdę trochę niektóre rzeczy dezaktywować. Tak samo badania, nie ma sensu. I to jest tak, ściągiem, to my sobie tutaj zostawimy. Zaktywuj. Zaktywuj. Tak samo. I my za chwilę pododamy mu rzeczy, które powinny mu dodać bonus, wiecie. Minus 400. Może coś kupimy w takim razie. Co my tu mamy? Miesięczny dochód minus 25. Ale to jest chyba lepsze. Kup organizację. Szpiegostwo i śledztwo. Zobaczcie, że on jest agentem. Dobra, to mamy polityka, tak? A co my tutaj możemy dodać, koleżanko? My powinniśmy dodać takie organizacje, które będą w sam raz dla ciebie. Z tymi badaniami to też tak niewesoło, ale dobra, zobaczmy. Dodanie kasy plus 1, 0 przychód, plus 4. I czy można było coś by ci jeszcze dodać? Co my tu mamy? Minus 3. Dobra, tutaj nic. I teraz tak. Koleżanka, minus, to jest na minusowej. I co my tu w ogóle masz? Wpływy, akcje, badania. Tak się właśnie zastanawiam, co tu teraz zrobić. W sumie też jest uczony.
Wiecie co, czy mogę sprzedać za 0 zł? Kiepska to organizacja. Wiecie co, my sobie ją zwolnimy. Sobie ją zwolnimy, nie ma sensu. I teraz tak, koleżanko, jakaś organizacja, która coś ci da. Chyba nic tutaj nie zrobimy obecnie. Dobra, mam nadzieję, że się tutaj nam wszystko z powrotem właduje. Dobra, musiałem jedną osobę powywalać. No dobra, już nic z tym nie zrobimy. I to jest tak. Czy my możemy teraz... Cofnij, cofnij, cofnij. We'll be ready for new orders soon. Mission in progress. Musisz ograniczyć naszą pulę nieprzydzielonych organizacji. A, przepraszam, czyli teraz są pule, tak? Czyli mamy za duży nadmiar. Tego co widzę. Minus 16. Dobra, sprzedaj organizację. Posprzedajemy wszystko z jedną gwiazdką. Nie ma sensu. Sprzedaj. Informatyka, gospodarka. Dobra, te sprzedajemy. Takie te duże w sumie mógłbym zostawić, więc sobie zostawię. Kradzież projektu. Aj, przepraszam. Minus 12. Czyli mamy chyba ograniczoną ilość dochód. Też sprzedajmy. Bez sensu jest kupować duże ilości. To jest tak, wiedza. Widzicie co? Z tą wiedzą to ja bym chyba sobie zostawił. Sprzedaj. Tu mamy miesięczny, więc się by to przydało. No, jesteśmy tak i tak teraz cały czas na minusie, więc musimy ograniczać dochód i gospodarka, by się przydało. Rekonesa, zatrzymanie kursu, to tobie badania, to sobie zostawimy. Dobra, minus 9. Możesz posiadać maksymalnie 10 nieprzydzielonych. Ale cały czas mi pisze minus 9. Ale nigdzie już chyba nie mogę przypisać. Dobra, tak nie mam kasy, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Wiecie, nie jest to takie proste. Inspiracja to jest chyba... Dobra, to sobie też zostawimy. Dobra, zróbmy przydzielmy wiedzę. Minus 8. Dobra, sprzedajmy. Socjologia, sprzedajmy. Minus 6. Dobra, sprzedaj. I już mamy trochę kasy, więc już jest już jest lepiej. Plus 1. Dobra, wiecie co? To może to przepiszmy doktorkowi. Dobra, ze spokojem. Mamy minus 4. Więc teraz tak, kolega. Kolega jest agentem, więc może coś związane z tą brawurą. Dobra, czyli śledztwo powinno podskoczyć. I jeszcze 3 organizacje bym musiał zlikwidować, które będą nam sprzedaj 20. Też nie chcę sprzedawać niepotrzebnych rzeczy, wiecie. Socjologia, a to jest nauki przyrodnicze. Dobra, sprzedaj. Dobra, i jeszcze jedna. To jest 1,5. Ten ciąg by się nam przydał. Plus 2. Agenta to też by się tutaj przydało. Informatyka, kradzież projektu. Minus 400. Wiecie co? To my sobie może sprzedamy tą organizację. I z spokojem możemy sobie teraz włączyć.
Teraz tak, mamy tutaj polityka. Byśmy mogli tak coś kupić albo coś dodać. Plus jeden, perwersję byśmy mogli tutaj. Kupmy perwersję. Płynie. Oczywiście dopiero to będzie w następnej fazie. Jesteśmy plus 43. Dobra, to w tym wypadku teraz jakoś udało się to ogarnąć. I teraz musimy pokupować i pododawać nowe organizacje, które nam się naprawdę bardzo przydadzą. Plus 43. No teraz będziemy musieli czekać na wniesienie kasy. No i tak samo będziemy potrzebować wpływy. 53 co miesiąc, więc spokojem to też nam wpłynie, więc będziemy mogli sobie kupić nowego agenta już niedługo. Sojusz wygasza. Dobra, sojusz wygasza. Dobra, tym się nie będziemy przejmować. I teraz tak. Koleżanka jest tutaj na dość wysokim poziomie. I teraz ta. Angielacja. Wiecie co? Bo my spróbujmy zwiększyć poparcie dość mocno w Rosji i zaczniemy Rosję przejmować. Może całą Rosję byśmy przejęli. Dobrze by było, chociaż Rosja się bardziej skupia na militarkach. Ma 12 regionów. Ma tą konferencję. Spróbujemy to zadziałać. Jeszcze nam trochę brakuje, żeby wybudować kopalnię na Lunie. Ale wiecie co? Wiecie co ja tak myślę? Że my chyba sobie zrobimy troszeczkę jeden pips i wybuduję sobie. Tylko już jeszcze mamy dwa te. Zostały nam dwa tutaj w takim razie. Dobra. Spróbujmy teraz. Przepraszam Was. Spróbujmy układ słoneczny i zobaczmy, co na Marsie mamy. Dobra, wystrzel satelitę. Spokojem sobie wystrzelimy. I bardzo dużo ilości surowców mamy. O, ja pierniczę. Bo my powinniśmy sobie w pierwszej kolejności zamiast bazy zakładać. Z tymi ciągami, tylko pozakładać już jakieś placówki, a w późniejszym czasie może budować. Może skupmy się w taki właśnie sposób. Dobra. Co my tu mamy? Projekt rdzeni orbitalu. Dobra. Może skupmy się, żeby całkowicie Marsa. Porażka. Powtórz misję. Dobra, dziwne zachowania. Nasi politycy uważają, że to sygnał znajomujący próby manipulacji przychylnością opinii publicznej na rzecz frakcji służba. Dobra. Będziemy wiedzieć. Tu w miarę idzie to do przodu. Dobra. Następną rzecz będziemy mogli produkować. Jest tak, badania mamy ten, tu mamy 8, sojusz wygasza, Szwecja i kraj alpański, dobra. Państwo Wietnam, podkorneksodów i Indie zawarły sojusz. Nowa Zelandia, podkorneksodów i Indie zawarły sojusz. I Grecja. Muszę się troszeczkę, wiecie co, spieszyć z niektórymi wyborami. I tak samo w sumie Indie by musiał teraz pogarniać. Musimy. O Jezu, Exodus też ma bardzo tutaj wysoko. Musimy zwiększyć. Polityczne nasze rzeczy. I to jest tak. My będziemy potrzebować jeszcze jedną osobę, która też będzie podnosić nam polityczne poparcie w danym kraju. Ogniwo paliwowe dwójka. Więc teraz tak. Stanowisko hydroponiki. O, to jest bardzo fajne. Nam się przyda. Sobie zwiększymy. To możemy sobie zmniejszyć. Umysłowienie kosmosu.
Też jedziemy w dobrym kierunku. Zobaczmy, czy wszystko się teraz organizuje. Sukces. Dobra. Stały w Rosji. I spróbujmy zwiększyć nasze poparcie. Jak będziemy mieć większe poparcie, będzie łatwiej przejąć dany kraj. Więc dobrze by było, gdybyśmy Rosję, później Indię, no i Europę. No ale oczywiście, jeśli damy radę. Otrzymaliśmy biedunek Białoruś. Dobra, to będę musiał wysłać tam agenta, żeby zbadał tą katastrofę działania kosmitów. To oni tam kombinują. Dobra. I zakończyła się kraj Polski i Dania. Państwo Mali pod kontrolą z Indii zawarły sojusz. Państwo Argelia pod kontrolą Sądów Indii zawarły sojusz. W sumie my też byśmy mogli coś takiego zrobić. Wiecie? Dobra, a teraz tak. Kolega. Wiecie, albo nie. Ty misję. Ty spróbuj atak na obiekty, tylko 30%. Więc nie jest rewelacyjnie. Dobra, nowe Indie. Spróbujmy znaleźć nowego agenta. I teraz tak, stosunki. Zarządzaj. I to jest tak. Sojusznik. Normani. Niespełniana. Lub państwo Norwegia. Też nie można. Dobra, to mamy 0 państw, 0, 0, 0, 0. Zbytnio się widzę. Norwegia nie lubi z niektórymi. Dobra, zróbmy Szwecję. To już sojusznik. Tu już niektóre mamy rzeczy. Niektóre są neutralne. Dobrze, byśmy jakoś stosunki poprawili. To nieprzydzielone. Też kurde, nie wiadomo. Dobra, wrogowie. Dobra, tu u mnie nie. Dobra, zrobimy sobie teraz. Poczekajcie, zanim zrobimy przydział, to zobaczyć, czy ja mogę jakąś organizację tutaj dodać koleżance. Dobra, dowodzenie i sabotaż instalacji. To mi się wydaje, żeby było najlepiej dla agenta, ale on chyba nie może. Koleżanka też nie może. Teraz tak. Mamy niektóre teraz badania. To jest tak, czy my możemy coś kupić? Są takie organizacje, które zbytnio nam tutaj nie przysłużą. Całkowicie. Prawie. Dobra. Czekajcie, miesięczny przychód, przydziel. Dobra. I teraz tak, informatyka. Plus 23 gospodarka, łupy. Premia do wydacie w kosmosie 3%. Przydziel. Gospodarka, informatyka. Nauki przyrodnicze. Spokojnie możemy sobie tutaj dodać. I tu nie możemy. Ciekawe dlaczego. To jest tak, plus kredytu 2, plus do nauki i 1 do badania. To się zbytnio tutaj nam nie przyda. Kradzież projektu. Kradzież projektu. Widzę, że on ma tu 7. Co by to dać naszej koleżance? Plus 10. Gospodarka. To zróbmy w taki sposób, żeby teraz same plusy były. Dobra, plus 60. Już jest ładnie. I badania byśmy mogli dać. 3 łupy. Dobra. Dycha. Tu mamy dyszkę. Tu mamy 15 organizacji. Teraz będziemy musieli czekać na. Dobra, na dalsze umiejętności, czyli żeby wylewelować. Lojalność jest na trójce, musimy uważać. Dobra, możemy teraz kupić. Ona jest dosyć słaba. Kogoś nowego.
Teraz tak, czy ktoś po prostu ma jakiś ciąg? Zobaczmy. Ten, nie, badania. To jest też profesor. Aktywista. O właśnie. Ma agilację na drugi poziom, wiecie. Dyplomata. Agilacja przydałaby nam się. Inspiracja, przejęcie zasobów kosmicznych. Skopowanie konsultanta, zamach stanu. Transfer, lot na orbitę. Oficer. Rekonesans. To zbytnio nie. Tu mamy komandosa. I teraz tak, no my prawdopodobnie będziemy potrzebować agilacja, więc sobie weźmiemy. Dobra, co ma? Wpływy. Wierzchnik, czyli minus 3 do szpiegowca, gdzie inni konsultanci próbują go wykryć. 2 plus perwersja w państwach, gdzie nauka wynosi 6 lub mniej. Minus 1 perwersja w państwach, gdzie wynosi co najmniej 9. I 2 perwersja w państwie, gdzie wynosi 4 lub mniej. To też nam niektóre rzeczy psuje, wiecie, chodzi w rozgrywce. Minus 1 perwersji, czyli w krajach, które są bardzo rozwinięte. Trochę mnie to przeraża. Dobra, profesor. Dobra, ty kolego. Agilacja też masz 2. Masz tyle samo. Przejęcie władzy 3. Ten ma 2. Co my tu masz? Osłabienie, czystka, zamach stanu, cywilizacja. Dobra, człowiek rządu. Miliarder, czyli między szpiegostwa, czyli konsultaci. Minus 2 państwa, gdzie wynosi 4 lub mniej. Dobra. Jedność. Osoba wpływa na kraje, które obywateli łączy poczucie wspólnego celu. Perwersja idzie do góry. Umożliwia misję konsultanta stabilizacja. Skorumpowanie. 3 do szpiegostwa, minus 3 do wojenności. Nietykalny, więzy rodzinne. Dobra, weźmy sobie tego kolesia. Wygląda na spoko. To jest tak, my nic na razie nie możemy z nim robić. Musimy poczekać. A nie, no w sumie mogę. I teraz tak. Na trzecim poziomie, więc spróbujmy sobie teraz. Polepszyć niektóre rzeczy. Dobra, tutaj już tak nic nie mogę kupić. Spróbujmy naszą opinię w naszych krajach pozwiększać. I jak dobrze pójdzie, to może Rosja tutaj nie. I może wskoczymy sobie do Słowacji. Słowacja tak naprawdę też już niedługo zacznie mieć ciąg. I dobrze by było to przejąć. Dobra, najpierw zbudujmy swoją markę, jak to się mówi. I wchodzi się tam, gdzie nie damy rady. Islandię w przyszłości też będzie trzeba ogarnąć. Dobra, udało się. Powtórz. Dobra. I co to jest za koleżanka z Exodusa? Chyba ją zlikwidujemy. Dobra, nasze poparcie zmieniło się z 2%, teraz wynosi 18%. Super, powiększa się. Wykryło to nową bazę kosmitów. Dziwne zachowanie. To w Rosji. Nowa baza kosmitów. Stanowisko hydroponiki. Dobra, umożliwia budowę następnego z modułów habitatu. Stanowisko hydroponiki. To jest woda ze spaliwem. Teraz tak. Rdzeń orbitalu. To jest 1000. Federacja Wschodnioafrykańska. To tego nie będziemy robić. Teraz tak. Co my tu? Oczyszczanie ziemi. Spróbujmy zrobić ten projekt. Zobaczmy, czy w ogóle się nam uda. Dobra, mamy 100 na, prawie 100 na plusie, więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Dobra, niestety musiałem trochę w ciapatych zainwestować. Dobra. Teraz tak. Kolego. Następne badanie. Tu mamy następne działanie kosmitów. Trzeba to trochę zorganizować. Dobra, wszystko mamy. Czy ktoś dostał level? Chyba nie. 15, 16, 18.
Koledze damy perswazję, czyli nie modyfikujemy wartość parametru 6. Organizm stosowy zapewnia łącznie 0. Perwersja. Parametry kosztowe nie mogą przekroczyć 25. Perwersji zwiększa wkład generalny tego konsultanta. Dobra, w sumie też by można byłoby mu jakieś rzeczy dodać. Minus, nie, to nie. Przedziel. Kradzież projektu. Nie ma sensu. Tak samo tutaj nie ma sensu mu dawać. Agent, no. Kradzież projektu, kradzież projektu. Tylko mamy tak, jedną informatykę i też mamy informatykę i łapówki. To mogę sprzedać, wiecie co, my sobie to sprzedamy. Sprzedajmy, nie, nie, dobra, na razie to sobie zostawimy, mamy trochę kasy. I co my tutaj mamy? Miesięczny dochód plus 18. Czyli już byśmy mieli ponad 100. No i dobrze. Co my tu mamy? Wiedza plus 2. Nie ma sensu. Więc dobra. Zobaczymy, jak to będzie w następnym przydziale. Dobra. Zaczynamy 3% iść w górę. Dobra, mi się wydaje, że tobie na razie to starczy. Może spróbujemy kogoś kropnąć. Dobra, w kraju bałtyckim ze 2 na 19. Dobra, kontynuuj. Dobra, misja zrobiona, cel osiągnięty. Sytuacja jest tak zła, jak podejrzewaliśmy. Nasi konsultacy niezależnie potwierdzili, że odnalezieni uprowadzeni szpiegują lokalne struktury rządowe, wojskowe i policyjne. Żadne z uprowadzonych osób nie przejawia wcześniej zainteresowania ani nie zajmowała się szpiegowcem, szpiegostwem. Sorry. Teraz prowadzą inwigilację, zostawiając wiadomości w skrytkach i współpracują z innymi uprowadzonymi. Zdoliśmy przechwycić kilka osób w trakcie wykonywania takich misji. Nawet gdy złapie się mnie na gorącym uczynku, to wszystko zaprzeczają w stanowczości, jakiej można oczekiwać po zaprawionych w bojach agentach. Coś musiało zmienić tych nastolatków, pracowników biurowych i parobków wyszpiegów, terrorystów i agitatorów. Ale co? No właśnie, no ale co? No jak to? No, kosmici, kurde. Kontrola umysłu lub inne rzeczy spowodowane z tymi rzeczami. No, no niestety tak jest. Zbadaj ich działania. Dobra, spróbujemy to ogarnieć. Nowy projekt. Wznowiony układ warszawski. Rozrzeszenie dostępnych regionów Sofia, Bukaresz, Warszawa, Berlin, Praga, Białystoka, Budapeszt, Helsinki. Niestety układ warszawski będziemy musieli zrobić, wiecie, mamy tu 2500, więc zmień projekt na układ warszawski. Ze spokojem sobie zrobimy. Sojusz w Gazakale Polski pod górą. Dobra, będą starali się odłączyć od nas. Dobra, i co my tu teraz mamy? Sukces 40%. Irak. Dobra, czy możemy kogoś zaciupać? Indie, tylko mamy 8%. Jakbym chciał zwiększyć 38%. Zatrzymanie konsultanta też się nie opłaca. To jest za duża porażka, więc 40% atak. Zróbmy atak tak naprawdę na obiekt kosmitów. Spróbujmy. Dobra. Kolega. Kolega tak samo. Badanie kosmitów. Tak. I jedziemy dalej.
Dobra, operacje kosmitów. Pozwolę wykryć wszystkie działania kosmitów. Ze spokojem to sobie tak i tak z czasem zrobimy. Więc tak, mamy 3,1. O, nawet nie zauważyłem, że nam fajnie wskoczyło. Public sentiment is increasingly with us. Dobra, 2% z 21. Wzmocni jeszcze raz. I my ze spokojem sobie na Białoruś skoczymy. Rozpoczęto program lotów kosmicznych. Wow, dobra. W końcu w Norwegii to poszło. Misja porażka, bo nie udało się. Inwestować na razie nie będziemy. Dobra, udało się, udało. Mamy 759 i 762. Spokojem to wszystko sobie nam podleci. Dobra, mamy teraz następne działania. Co my tu mamy? Zakończyła się sojusz pomiędzy państwami krajami Polski pod kontrolą Polska. I tak naprawdę krajami bałtyckimi i Białorusią. Z tego względu, że, no wiecie, my mamy tą samą kontrolę. Więc wiadomo, że to będzie w taki sposób, a nie inny. Zarządzanie, więc ze spokojem sobie możemy minus. Nie, to nam się nie będzie. Nie, to się nawet opłacać nam nie będzie. Dobra, i co my tutaj mamy? Miesięczne 2 można ze spokojem sobie dodać. Dobrobyt. Konsultacyjny nie może dysponować tymi cechami socjopata. Ze spokojem mamy. I to chyba tyle, bo nie mamy teraz kasy. Udało nam się trochę dodać, parę rzeczy. Zarządzanie. Zwiększmy sobie perwersję. I później zarządzanie. Będziemy robić jeden punkt w to, jeden punkt w to. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Dobra, i co my tutaj możemy teraz Standing by zrobić? for orders. Nie pójdzie. Dobra, to ty zrób teraz automat. Ready for orders. I teraz tak, kolego. Unia Europejska, więc my zrobimy sobie teraz w Polsce i Underway wyjdziemy as z Unii capital. Europejskiej. Teoretycznie Opening powinniśmy, our borders. w realnym świecie też powinniśmy wejść, ale dobra, polityką się Caps. nie będę zajmował, tylko po prostu my się nagraniu. A, no. Uff. Dobra, trzy. People will come to our Dobra, side. trzy. Dobra, wiecie co? My zrobimy dalej i my sobie teraz przeskoczymy na Białoruś. Musimy Białorusi trochę podskoczyć, bo widzę, że opór i służba zaczyna nam. Dyplomacja kulturowa, często płynąć pomiędzy poprawami stosunków między państwami skrócono 20% powoływany przez nas zadaniami dyplomatycznymi. Zwiększa nasz limit. Dobra, to też Policy przydałoby się direction nam. complete. Opuść Federację, Unię. Dobra, opuszczamy tą Unię. Unia nie będzie nam tutaj dyktować warunków. Teoretycznie byśmy mogli zostać, bo mieliśmy 3 z groszami, mamy teraz 2. Ale ja chcę Unię Europejską rozłożyć na czynniki pierwsze, Ready. abstrahując. Dobra, i teraz tak. Czystkę, tu mamy 0%, tu mamy też 0%. Osłabienie jeszcze mamy 74%. Bringing them to our side. Reporting in. I'm here. A nie, przepraszam. Ja chciałem przejąć. Nie, nie przejęcie władzy. Co my tu mamy? Osłabienie. A w Rosji pójdzie 0. Słowacji tak samo. 0. Mamy 0 poparcia. I to jest tak. Jakie poparcie mamy największe? Korea. Osłabienie. Dobra, Bring that zróbmy to the może people. osłabienie w Stand Korei. by. Dobra, w Stanach jest w miarę okej. Dobra. Co my tutaj mamy? Kolega. Kolega teraz tak, stabilizacja to nie, inspiracja. I my byśmy mogli tak naprawdę zwiększyć teraz lojalność kolegów. Tu mamy 12, 5. Make sure they're on our side. Dobra,
Spróbujmy, zobaczymy, czy w ogóle coś się uda. A, nie udało się. Za mało umiejętności ma. Dobra, idziemy dalej. Dobra, widzę, że mamy tutaj konsultanta, agenta, więc spróbujmy się tam wbić. Dobra, sukces. Udało się przeprowadzić czystkę frakcji Exodus Korei Północnej. Przejdź tam. Mamy. Korea Północna i Korea Południowa. W sumie też by można było ze spokojem poogarniać. Dobra. Idziemy dalej. Wojna. Dobra, Rosja pod wpływem Exodus wykonuje wojnę wobec państwa Republika Południowej Afryki i Iranu. No właśnie, trzeba uważać, bo Republika Rosyjska zacznie walkę, ale widzę, że bardzo są... Praga, powódź w regionie, wyślij pomoc do regionu. Dużego wzrostu dostaniemy. Spoko, można, można. I teraz tak, kolego, zrób automatycznie, na razie ciebie nie potrzebujemy. Kolego, teraz tak, my teraz musimy poprawić stosunki miliarder, minus 2, tu jest 3, minus 2, wiecie co, te miliardy byśmy musieli poprawić. Dobra, my musimy tak i tak poprawić stosunki na Białorusi. Poseł odwiedzin. Snakemen suddenly crawled from the desert. They would have no rights, no protections. Any idiot with a rifle could turn a miracle into a pair of boots. Commissioner Kiran Banerjee on BBC News Night. Super, udało się? Udało. Wow. Dobra. Więc teraz tak. Co my tu mamy? Projekty to są prawa polityczne. Białoruś. Uznaj Krym niepodległość. Białoruś o 3%. Kurde, on ma dobre statystyki. Podnosi wszystko o 3%. Przydałby się kogoś, jakby ktoś miał o 5%. Dobra, cel osiągnięty. Osiągnęliśmy cel, zbadaj pochodzenie kosmitów. Sądziłem, że projekt Nadzór Nieba były stratą czasu, skoro z kosmici pukali już do naszych bram. Ale muszę przyznać, że się opłaciły. Znaleźliśmy bazę kosmitów w pasie Jupitera. Pytanie tylko, skąd one się tam wzięły? Jajogłowie twierdzą, że rozbity statek powstał w ciągu ostatnich 2 lat, zapewne w jednym z habitatów kosmitów. Krążą na temat ich pochodzenia różne teorie, ale dla nas najważniejsze jest to, że przylecieli i nie chcą odlecieć. Jeśli chcemy ich do tego przekonać, musimy zacząć od eliminacji statków i habitatów kosmitów. No ze spokojem, prawdopodobnie będziemy w tym punkcie to sobie wszystko ogarniemy. Habitatów sobie tutaj zostawimy na razie. To jest tak. Operacja kosmitów, więc ze spokojem sobie pójdziemy w tą teorię. I to jest tak, uprowadzenie przez kosmitów, więc oni ze spokojem rozwijają się, utworzą nową armię. Czyli mamy w Polsce armię. Super, udało się. Polska się zbroi. Mamy następne dowodzenie. Technologicznie prawdopodobnie będziemy na trochę słabszym poziomie. I chyba. To mamy 4-3. A w Indii mamy poziom technologiczny 4-1, czyli polska siła jest delikatnie silniejsza, a rosyjska, no, Rosjanie mają trochę silniejszą. 3-5-7, poczekajcie, bo zliczmy 3...
No, delikatnie mają wartości ataku mają silniejsze, ale jak będziemy mieć 2-3, to powinno iść w dobrym kierunku. Dobra, potwierdźmy zmianę. I teraz tak, przechwytywanie prawa, koszt inwestycji bezpośrednich we wpływach zmniejszy o 25%, więc też będzie można cokolwiek porobić. I to jest tak, skandal. Ważne osobowości, które wspierają nas w Polsce, owikłały się w olbrzymi publiczny skandal. Skandal nie chodzi z pierwszych stron gazet w całym kraju. Media stracą w końcu zainteresowanie tematem, ale nasz wizerunek mocno ucierpi na powiązanych z osobami unikający w aferę. Możemy jednak spróbować ograniczyć szkody. Zostaje spadku poparcia na każdym kontrolowanym filarze władzy. Wy musicie rezygnować z reklamy, tuszowanie. No niestety nie mamy kasy, żeby to przeprowadzić, więc straciliśmy odrobinę. No i tak mamy 45. Dobra, jeden. Dobra, ze spokojem. No w Białorusi jest bardzo ciężko utrzymać to, tym bardziej, że graniczymy ze ruskimi. I teraz tak, Rosja, to jest Kijów. Już nic z tym nie zrobimy. I co my to mamy? Bo też mam prowadzić projekt Wspólna Sprawa. Dobra, to będziemy tak i tak chcieli opracować z czasem. Nie będziemy musieli tego powtarzać. Teraz tak, co my tutaj mamy? Arabia Saudyjska, Iran, Nigeria, Algeria, Mali. My cały czas tutaj coś staramy się, nie, już nie staramy się zwiększyć. Dobra. Już nic z tym nie zrobimy. I wiecie co? My spróbujmy w Niemczech. Spróbujmy Niemców przegarnąć. Chociaż 97 jest więcej właśnie w Słowacji, więc może w Słowację uderzymy. Może dobrze by było. Teraz tak, angulacje to jest zwiększenie. Ta próbuje coś zwiększyć w Rosji. Jak będziemy mieć 50, może coś się uda. Dobra, zobaczmy, czy można coś zorganizować. Dobrze, można. Zarządzanie. I cyk. I co my tu mamy? Kosmologia. I mamy miesięczny dochód zwiększył sumę 3,7. I już jest, kurde, pięknie. 10, 6, 12, 24. I zarządzanie. Czy możemy coś tutaj przydzielić? Nie, bo nie mamy kasy. Dobra. Na razie jest jak jest, 3,7. Jakbyśmy mieli tak w 5, 6 już na miesiąc, to już by było idealna opcja. Już byśmy mogli, zacząć wydobywać. Dobra, Słowacja, 1%, teraz wynosi 2. Dobra, zróbmy na razie stały dostęp. Dobra, powtórz. Dobra, my spróbujemy za jakiś czas tutaj to przejąć. Psychologia, no to wiadomo. Psychologowie po prostu będą już w późniejszym czasie ludzi leczyć w kosmosie. Maksymalny wysiłek. Zwiększa maksymalną liczbę zasobów, jakie można wydać na poprawienie szans powodzenia misji. O, to też jest bardzo fajna opcja. Więc ze spokojem będziemy sobie w jednym z tych filarów ogarniać. To jest tak. Kolega tutaj, koleżanka tu i teraz tak. My potrzebujemy teraz dobra, 8%. Nic nie możemy zrobić. Konsultanta to nie. Dobra. Prośmy, to jest za koleś tutaj. Teraz tak. Kolego. Reconnaissance. My ze spokojem sobie zrobimy w Paryżu. Zobaczymy, co tak naprawdę tam znajdziemy.
Tak, dwójka, 12. Premia do wydobycia w kosmosie. To mamy miesięczne 16. O nie, 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 nie. Dobrze, że tego nie kupiłem. Skurczybyki. Dobra, badania nam podskoczą. I co my tutaj mamy? Minus 1. Polityk. Służba w regionie. Śnieżka. Jednostka komandowska. Śnieżna Pantera, tak? Konsultant musi dysponować tymi cechami człowiek rządu. Frakcja musi posiadać chwilę władzy w państwie Chiny lub konsultanta stamtąd. No dobra. No to ze spokojem sobie będziemy mogli kupić. I już statystyki delikatnie mu poszły w górę. Dobra, przydzielmy. I jedziemy dalej. Dobra, udało się. Udało. Co my tutaj w ogóle mamy? Porażka. Dobra, spróbujmy w Dublinie. Idźmy za kolesiem. Spróbujmy powtórzyć. Operacja kosmitów. Dobra, cel osiągnięty. I teraz tak, stało się jasne, że stoimy w obliczu inwazji na pełną skalę. Kosmici jakimś sposobem potrafią wpływać na uprowadzonych i przejmować nad nimi kontrolę. W państwach z wysoką aktywnością kosmiców zauważyliśmy wzrost nastrojów kolaboracyjnych. Kolaboracjonistycznych. Oraz poparcia dla kosmitów. Wpływowe osoby, politycy, celebryci, postacie medialne nagle zmieniają poglądy i zaczynają energicznie namawiać do poważnego traktowania najeźdźców. Ten proces postępuje niespokojnie szybko. Ludzie, którzy sprzeciwiają się nowym trendom, są zwalniani z pracy, trafiają do więzienia lub są zabijani. Albo też nagle zmieniają zdanie. To jest ekspansja sekty, tylko 1000 razy szybciej. Musimy to powstrzymać. Ale jak? Eliminacja osób pod wpływem kosmitu będzie niepraktyczna. Zaraza szerzy się szybciej i zbyt szeroko. Potrzebujemy pewnego sposobu identyfikacji sług najeźdźców, ale nie znajdziemy go, jeśli nie będziemy w stanie monitorować aktywności kosmitów. Aktywujemy monitor ocen zagrożenia przez kosmitów, które znajdują się w zakładce kosmitów na ekranie wydziału. Dobra, spoko. Teraz tak, zbadaj działania kosmitów. Oczyszczenie z Ziemi to na razie nie będziemy robić, to jest za dużo. Grafenowe. Tak, to są akumulatory, więc moim zdaniem na razie chyba tego nie będziemy robić. Dobra, wybierzmy ten projekt. Zobaczmy, czy cokolwiek się tutaj zmieni u nas. Mamy 18. Dobra, jedziemy. To jest tak, w Białorusi jest 2% z 24 i zrobimy ostatni raz. Spróbujmy. I my ze spokojem spróbujemy sobie teraz dodać do Słowacji. Albo do Niemiec. W sumie Niemcy byśmy mogli ze spokojem sobie zrobić. Widzę, że Niemcy też nie są w Unii Europejskiej. Te skurczybyki wyszły. Dobra, zrób automat. Mamy trochę kasy. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ze spokojem jedziemy dalej. Próbujmy znaleźć tego agenta, ale widzę, że się bardzo dobrze tym broni agent, więc udało nam się. Dobra, opór i to jest inspektor. No tak, tak myślałem, że tak właśnie może być. Ma dość wysokie umiejętności. Dobra.
Teraz wchodzimy na Niemcy. Przydałby nam się po prostu pokój Południowej Afryki. Z Rosją wojna się zakończyła. Okej. Okay. My na razie w nic nie będziemy inwestować. I teraz tak, kolego, atak na obiekty kosmitów. Dobra, Niemcy. Trochę funduszy, tak weźmy z 20, 40. I zobaczymy, czy w ogóle nam coś to da, tak naprawdę. Dobra, nic tutaj nie możemy zrobić. Dobra, z organizacji nic. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy. Nowe działanie kosmitów. O, nowy projekt mamy przygotowany. Globalna sieć uruchomiona. Zapewnia jedne śledztwa. Nasi konsultanci wykrywają kosmitów. Bardzo fajne badanie. 45, ale teraz wiecie co? Transfer, właściwie układ. I teraz tak, ja miałem badać, czy to jeszcze się nam tutaj nie zbadało. 22 sierpnia. A, dopiero sierpnia. No, Mars jest dosyć daleko. Ujmując. Dobra, miejsca. O Jezu, oni zaczynają tutaj budować. I to mnie właśnie przeraża. Mission abort. Odwołuję zadanie. No, tak myślałem, że tak właśnie może być. Dobra, techniki przesłuchań. Zyskuje 25% więcej danych wywiadowczych ze przesłuchania więźniów pochodzących z innej frakcji. Dobra. Oko, będziemy. Nie wiem, czy ich nie zaraz zmienić naszego poparcia. Kiepsko, bardzo kiepsko. Wiecie co? My wyślemy go w inne miejsce. W takim razie wojna z Laos, dobra, nas nie interesuje, to nie jest ta strona i tak naprawdę my mamy, gdzie my tutaj jesteśmy, nie podajemy się strachowi i tu mamy Kazachstan. Nie ma z tym problemu, mamy delikatne punkty. I teraz tak, dobra, teraz zauważyłem, że okienko kosmitów pod nasz wkład będą się tutaj pojawiać bardzo często. I to jest tak, kompleks górniczy, cały czas nie możemy tutaj nic zrobić. Odbudowanie, zamontuj, odbuduj. Dobra, spróbujemy odbudować. Nie. Mamy teraz tutaj kolegów i to jest tak, agilacja, co my tu mamy? Tu mamy poparcie dosyć duże, tu się pomniejsza, tu się powiększa, tu jest ok, tu jest też ok. Dobra, weźmy, poprawmy stosunki nasze w Danii. I teraz tak, czy my możemy kogoś zapierniczyć? Nie, nie da się. I teraz tak, Kambodża 91, spróbujmy zbadać, kto to tam może być. I teraz tak, tu idzie dosyć wysoko. Idzie, koleżanka. Dobra, czy osłabienie, możemy coś zrobić. Tylko 1%. Dobra, tak jak jest, to zmniejszaj w Rosji. Nasze wpływy muszą być silniejsze. Nie wiem, czy ta strategia będzie dawać radę, ale w razie czego będę starał się zakłócać niektóre. Dobra, znaczenie polityki. Zróbmy w Rosji. Nie tu. Nie można wykonać, gdy nie mamy władzy wykonawczej. A, dobra. Zamach stanu. Też, kurde, nic nie możemy zrobić. Dobra, a czystkę? Czystka też nam nic nie da.
Mamy spoko, tu mamy spoko. Zmienionowy układ warszawski. Rosja zyskuje rozszerzenie dostępnych regionów. Zbytnio tak. Rdzeńku Smithu. Przechwytywanie prawne. Koszt inwestycji bezpośrednich we wpływach zmniejszono 25%. To nam się przyda w takim razie. I teraz tak. Koleżanka tutaj siedzi. Mission in progress. Laying the groundwork. Lending my expertise. Dobra, już lecimy, no już lecimy, już nic z tym nie zrobimy. Surveillance complete. Dobra, powtórz misję. Zobaczmy, czy nam się uda. We've moved the needle. Dobra, 4% 27. Dani. O, bardzo pięknie. Dobrze mu idzie. I to jest tak, opuszczamy czy nie opuszczamy? Wiecie co? Na razie zostawimy. Anuluj. Dobra, jesteś gotowy na następnej misji? A, spoko. Buduję pomnik misji. Insync. Dobra, doskonalenie sieci neurowe. Teraz mam przepracować na 100% programowanie samokorygujące. Dobra, tym się nie przejmujemy. Cały czas idziemy w dobrym kierunku. Wrogowie planują działania. I to jest tak. Czy ja mogę po prostu osłabienie zrobić? Tylko 2% mamy tutaj. Megilacja. Dobra, zrobimy ze Szwecji. Mamy trochę kasy. Czy ja mogę kupić jakieś nowe organizacje, które nam by się przydały? Chyba nie. Czy mógłbym to sprzedać? Ale to kosztuje 0. Jeszcze jest trochę lipa. Z tymi rzeczami. 41. Dobra, możemy to opracować projekt ustawienia zagrożenia przez kosmitów. Pomoc dostaje wzrostu poparcia na całym świecie. Zajebista sprawa. Mamy dość klarowną sytuację. Tu mamy 44. Musimy tak utrzymać. Nie udało mi się zebrać informacji. Dobra, powtórz misję. Spróbujmy zebrać tą informację. Dobra, 3% 47, Szwecji, kontynuuj, chociaż mógłbym ją zostawić w Danii. Dobra, na razie stały przybór, niech się to zwiększa. Dania całkowicie idzie w dół w niektórych aspektach i to mnie denerwuje, wiecie? Teraz tak. My, może prawdopodobnie, przejęcie władzy, zróbmy, mamy tak, Boliwię, to, Turcja. Dobra, jest Turcja, w sumie Turcję byśmy mogli ze spokojem przejąć i zacząć, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, przejęcie władzy. W tych krajach to nie ma. 90. Bagi. Dobra, wiecie co? Zróbmy Turcję i później może Algerię. Spróbujemy. Dobra. Przyjęcie władzy. Dobra, jedźmy. Wiadomo, że będzie trudno, ale jakbyśmy zrobili jeszcze takie 2-3 kraje i zaczęli się stabilizować. A nie udało ci się. O, no trudno, no już nic z tym nie zrobimy. Ośrodek, 1 z 10. Dobra, 2 z 49 i to jest Szwecji. Stały. Na razie zróbmy. Dobra, udało się, udało. 22 sierpnia. Dobra, misja przejęcia władzy, sukces. Powtórz misję. Super, udało się, udało.
Jest epoka atomowa, drogie działanie. I kolega, to jest tak, 40%. Byśmy mogli użyć akcji, więc spróbujmy użyć akcji. Może uda nam się rozwalić ośrodek kosmitów, no żeby było. Dobra, czy my teraz możemy 23 polityk. Zwiększmy perwersję. I następnym razem kupimy ci... O, koleżanka tak samo. Zarządzanie, perwersja. Dobra, weźmy perwersję, też jej kupimy. I to tyle obecnie. I oni będą lepiej działać pod każdym względem. Rozpoczęto program lotów kosmicznych. Polska. Super, mamy ciąg. Mamy ciąg. I teraz tak, my ze spokojem możemy sobie ten ciąg jeszcze bardziej zwiększyć w tym państwie. I jednak jest w Szwecji. I finansowanie ze spokojem sobie też dodamy. Dobrze by była, gdyby Dania to samo miała. Dobra, wojna, Bałkany Południowe. Prędzej czy później Rosjanie i tak prawdopodobnie wypowiedzą nam wojnę. Misja na obiec kosmitów porażka. Jezu, on jest... Teraz mu idzie przechwytywanie prawa. Kończyliśmy projekt przechwytywanie prawa. Koszt inwestycji bezpośrednich we wpływach jest zmniejszony o 25%. Czyli 25% będzie... To sobie wzroście poparcie na całym świecie. Dobra. Wykonajmy to sobie. Rozpoczęcie program lotów kosmicznych. No i mamy w Republice Czeskiej. Zajebista sprawa. Dobra, więc my stosunki sobie teraz w Tunezji spróbujemy ustabilizować. Teraz tak, koleżanko. Wyznaczenie polityki. Cały czas nowy sojusz. Państwa Islandia pod kontrolą cudów i zawarły sojusz. Nie podoba mi się to. I Rosjanie będą chcieli iść w stronę Rumunii, tak? Ja bym musiał jeszcze zwiększyć tą naszą armię. Ośrodek kosmiczny. Finlandia, więc może na przykład zróbmy budowanie armii. Pójdziemy w tym kierunku, w takim razie. Dobra, tu się to ogarnęło. Mamy 807. Potwierdź zmiany. To my to mamy. Dobra, kolega, zrób to automatycznie. Na razie sobie dług, co będziesz chciał. Badania cały czas idą do góry. Dobra, zwiększa nasz limit zarządzania filarami o 25%. Dobrze by było. Tunezji 1%, czyli 6. Stały. Na razie zrób stale. Oczywiście mi się wydaje, że tą koleżankę my sobie ją zwolnimy z czasem, bo ona jest taka dobra, ale może wymienimy sobie na kogoś lepszego. Mi się wydaje, że powinniśmy wymienić w styczniu. Spróbujemy. W Tunezji panuje niepokój. A, stabilizacja. Teraz tak, 4, 16, 21. Profesor, dobra, co my tu mamy? Zamożność, zarządzanie. Weźmy zarządzanie i co my tutaj mamy? Sabotaż projektu, umożliwia sabotowanie projektu i 5 informatyka, wiecie, my sobie to dodamy. Fajna jest opcja z kupowaniem tych organizacji. Dobra, to mamy ciąg. Ciąg idzie w dobrym kierunku. I to jest tak. Nie możemy tutaj zainwestować. To jest więcej na rok. Dobra, publiczne zagrożenie przez kosmitów doznaje wzrostu poparcia na całym świecie. Zarządzania to nie. Maksymalny wysiłek zwiększa maksymalnie liczbę zasobów, jak można wydawać na poprawienie szans powodzenia misji, to sobie
mi się wydaje, dodamy. To będzie września, to będzie w tym samym roku, uprowadzenie przez kosmitów. Dobra, mamy zadanie, więc będziemy mogli profesorka sobie wysłać. Niech sobie zbada, co nieco. Teraz tak. Odrywane WMK się spod kontroli. Powinniśmy wykonać atak na obiekty kosmitów. Dobra, ale czy nam pójdzie? 41 szans, dobra. Próbujemy maksymalnie wykonać tak naprawdę tych akcji, tylko akcji nie mamy za dużo, więc ja się martwię o tym wszystkim. Dobra, badania, działania. Kurde, nie możemy, nie możemy. Trochę lipa. Dobra, utworzono nową armię i mamy nową armię. Dobra, czyli mamy Szwecji. Przydałby się jeszcze w Norwegii. I w tych wszystkich krajach, żeby tak były po 3-4 czołgi, żebyśmy mogli mieli siłę dość polityczna. Co my tu mamy? W tych bezprecedensowych czasach polityki wolą być bezpartyjni. W rzadkich pokazie jedności politycy Dania postanowili, że muszą działać razem, żeby coś osiągnąć. Są zdeterminowani, żeby poprawić warunki życia w Danii, a my mamy idealną okazję, żeby kierować ich na polityczną gospodarkę, która będzie dla nas najbardziej korzystna. Nakłady na obronność, sfinansowania, dobrobyt. Dobra, stawiamy na naukę. Nauka jest obecnie na najważniejszym poziomie u nas. Dobra, atak na obiekt kosmitów, powodzenie. Super, udało się. W tym miejscu, w innym, no to wiadomo, może być tego. Bałkany Południowe, zmiana władzy. Więc oni się teraz będą tam wymieniać. Co my tu mamy? Kraj alpiński. Mamy bardzo mały. Armię pod kontrolą. Dobra. Mamy następne wojsko. I teraz tak, kolego. To my tu mamy atak na kosmitów. 41 Syria. 72%. Nie możemy. Dobra, to będziemy musieli sami to przeprowadzić. Naszym agentem w takim razie. Dobra, jak to idzie? Idzie w bardzo dobrym kierunku. Mamy 45% poparcia. Tu mamy 61%, a tu mamy 46%. Więc też nie ma tragedii. Później ze Szwecji wskoczymy na Norwegię. Dobra. Would one day be used to build spaceships. Let us hope, nevertheless, that we would have made them proud. Chancellor Li Qingzhao, keynote speech at the Spaceport Summit. No dobrze. Co my tu mamy? Zwiększa globalny poziom technologii rozszerzenia jądrowego 1. Poziom zabezpieczający świat przed kryzysem energetycznym. Dobra, więc nie będziemy musieli tak zbytnio energetyką się przejmować. Dobra, tu mamy czerwiec. Rozwój międzynarodowy w epoce odwiedziń. Addressing the UN Economic and Social Council. Dobra, badania powinny podskoczyć na całym świecie. Powinno. W tak samo w habitatach, jeśli będziemy mieć jakiś laboratorium, więc jakoś procentowo badania w danym zakresie powinny iść do góry. Pożar platformy startowej. Zwolni inspektorów BHP. Kurde, nie udało się. Masakra. Dobra, ci tracą delikatnie ten swój ciąg. Tu jest okej.
i ci też w miarę okej sobie radzą. Dobra, nie może konać zamienić konwencji, nie ma żadnych celów. Zabójstwo nie ma, możemy. Zatrzymanie konsultata też nic nam nie da. Zabójcza w stacji też nic nie da. I... No nie, no, my nie jesteśmy. Dobra, wiecie co? My sobie zrobimy stabilizację. Spróbujmy, bo jest dosyć duża. Tu sobie zwiększamy oczywiście politycznie, ale stabilizacja, ten budi, wszystko. No, będą się buntować, więc musimy jakoś to przydzielić. Dobra. Chyba żaden z naszych nie ma leveli. O, koleżanka ma level. Więc zarządzanie ze spokojem sobie damy. Czy my możemy coś teraz koleżance dać? Kradzież projektu, informacja. Tu mamy minus 3. Jeszcze plus 4 do kasy. Minus 3. Tu mamy plus 3 do kasy. Wiecie co? My sobie kupimy tą organizację. I mamy, przepraszam, nie to. I mamy tak, 30 plus 16, to za chwilę będziemy wykonywać. Zobaczmy, czy cokolwiek nasze inwestycje nam coś dają. Łatwo to zdemaskować. Dobra, bójdę o kosmitach. W Tunezji jeszcze rząd się nie ustabilizował. Nawiedzony las. To była straszna epoka. W Norwegii zostaje spadku poparcia. Ekstremalne kosmici dokonują dwóch porwań. Wspólna sprawa. Dobra, udało się, udało. I teraz tak, dyplomacja kulturowa. Badania sobie nie dodamy. To jest tak, co byśmy mogli teraz sobie zrobić? Tu jest 5000, to jest 3. Dobra, wiecie, rdzeń orbitu, więc zrobimy sobie w habitatach, żeby poprawiać tą całą sytuację. My niedługo, za jakieś 3-4 miesiące, będziemy mogli w końcu wybudować pierwszą kopalnię. Misja stabilizacja. Dobra, stały, póki się nie odwołam. But if you don't go into every situation prepared for the absolute worst case scenario, you might as well turn up wearing nothing but a smile. Commander Fiona Ayawade, lead training video. Dobra, teraz może opracujemy następną technologię, doktryna wojny z użyciem kierowanej energii, doktryny wojskowej kinetycznej, immobilizacja kosmosu, doktryna walki rakietowej. Oni bardziej się kierują w stronę wojskowej. Dobra, mamy 900. O, ładnie. Szybko nam idzie. Uprowadzenie przez kosmitów. Jedziemy dalej. Dostęp do nowej technologii, pojazdy autonomiczne. Państwa punkty inwestycji skierowane w projekty gospodarcze zwiększą się o 5%. Wow, więc mi się wydaje, że w gospodarkę też powinniśmy uderzyć. Dobra, bastiony i sekstowe. Wrog wytrzymuje minus 2 do misji wrogie przejęcia przeciwko nam. To też nam się przyda. I teraz tak, my na razie tyle, ile możemy, to mamy. Tu mamy 65%, służba 0, poparcie. Mamy bardzo duży wkład w Szwecję i będziemy musieli tak samo zrobić w Norwegii i w Finlandii. I to jest tak, idziemy w górę, więc wiecie co, my sobie teraz patrzymy na Norwegię. Tu mamy 65%. Brak decyzji, wszystko idzie w dobrym kierunku. I to jest tak, jedziemy dalej, więc tym nie musicie się przejmować. Wartości podstawowe 20,5 zmienia się o 0, czyli idziemy w plusie, czyli jedność zaczyna się tu stabilizować. Możemy też opracować projekt inwestycji międzynarodowe. Koszt inwestycji bezpośrednich funduszy jest zmniejszony o 15%, ale jest dość sporo, 15%. Misja agilacja, dobra, stały, więc zwiększymy sobie. Most na ciśnienie Malaka, czyli Kuar Lumpur otrzymuje jednorazowe premie 10% do PKB i medal. Malaka, nie wiem, gdzie jest to ciśnienie Malaka, dobra. Będę musiał później w internecie zobaczyć. Dobra, reaktor jądrowy z stałym rdzeniem jest 1K. Dobra,
późniejszym czasie będziemy mogli robić silniki, ale na razie, jak wiecie, nie inwestuję w to. Ciąg jest na 14%. 16, 17. Nie ma tragedii. Dobra, pułkownik wygląda też, że mamy poparcie w Korei Północnej, wyznaczenie jest właśnie tą trzymi filarami władzy. Poczekajcie, gdzie to teraz było, bo trochę zgłupiałem. Dobra, jest Korea, jest Korea. A, my mamy tutaj. Koleżanko. Angulacja, spróbuj. Nie. Tobie nie damy. Kolego, zrób czystkę. 90% i Koreę Północną. Oni już też mają ciąg, więc później południową. Północną przejmiemy i później południową. Też jest dobra opcja. Korea jest jak Korea. Oni są bardzo taki agresywnie nastawieni do wszystkiego. Jak ich po ich stronie mieć, to też jest dobra opcja. W sumie Japonię też byśmy mogli poganiać. Też mają dość wysoki ciąg, 3,1. Kurde, oni mają większy ciąg niż Chińczycy. I więcej niż Rosja. Dobra, Unia Europejska pod koniec traktatów i postanowiła połączyć się w jedno państwo. Dobra, teraz zobaczmy, jak to wygląda. 5,8. O, Unia Europejska ma bardzo wysoki poziom. Dobra, udało się. Udało nam się. Ta Serbia znajduje się pod kontrolą. Dobra, sojusz wygasa. I teraz tak. Gdzie tu jesteśmy? Ja nigdy nie pamiętam dokładnie. Nawet mamy czołgi. Dobra. Ile w ogóle tych tu czołgów jest? Jest chyba jedna dywizja. Teraz tak. Czy my możemy osłabić te państwo? Niestety nie możemy osłabić. I tego się właśnie obawiam. Brak danych. Nigeria 41. Spróbujmy znaleźć rezultata. To jest tak. Wyniszczenie. Mamy 4,3. W dobrym kierunku idziemy, więc ciąg delikatnie nam podskoczył. I teraz tak. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Nie udało się. Wiadomo, to nie jest tak, że zawsze będziemy mieć pełny sukces, nawet jeśli będzie te 70-80%. Jak tutaj idzie? 53. My tutaj mamy 65. Mamy bardzo dobrą stabilizację. W jedno państwo. Zaczynam się martwić tą Rosją i tą Unią, ale ze spokojem. Wszystko sobie tutaj dodamy i mamy 4,4. I to jest tak. Dobra, mamy kompleks. Budujemy. I to jest tak. To zostawiamy. I to jest tak. Na razie chyba tutaj nic nie będziemy budować. Zaczniemy produkować surowce, wiecie. Magazyn. Miejsce, w którym nasze statki mogą zapełnić paliwo. Amunicję na zaopatrzenia. Mamy 7,4. Dobra, my sobie zostawimy, bo niedługo będziemy chcieli wybudować habitat na... Nasz filar w Polsce będzie lepiej chroniony przed ściskami się, wykonamy tam misję obrony interesów. Dobra. Na razie róbmy jest jak jest. Dobra, zrób automat. I to jest tak, zamieszki. O, i tak samo tutaj zamieszki, to spójność idzie w dół i my przeniesiemy się na Tunezję. W tych biednych krajach no zawsze są jakieś te konflikty. Dobra, czy my możemy teraz wysłać profesora? Wyślij. W Polsce nie musimy się przejmować. W Polsce jak to wygląda? Powyżej 50, z tego co widzę, jak jest poparcie, to idzie w tym samym dobrym kierunku.
jest już łatwiej nam utrzymać państwo. W Rosji byśmy musieli tak ładnie. Więc broń rzuci się od ciebie. Dobra, jedźmy z tym klimatem. Dobra, potasowe pochłaniacz ciepła. No jak już zaczniemy podstawowe surowce tutaj robić, uprzemysłowienie kosmosu. Dobra, tutaj sobie przeczytamy. Nie ma praktycznie nowych badań, a co dopiero zasiedleniu bardziej oddalonych części Układu Słonecznego. Dopóki nie uwolnimy się od zależności od prowadzących z ziemi zaopatrzeniowych. Musimy uzyskać możliwości produkowania w kosmosie wszystkiego, czego potrzebują nasze statki, kolonie i instalacje górnicze. Poza orbitą pozaziemską można znaleźć mnóstwo minerałów. Przez nich będziemy mogli wydobywać od razu. Część początkowo będzie niedostępna. Zaprojektowaliśmy już fabryki wymagające minimalnego udziału człowieka. Dostosowanie do warunków mikrograwitacyjnych i nieważkości. Będą one przetwarzały surowce wydobyte ze asteroid i księżyców minerałów, część z nich będziemy mogli wydobywać od razu, część początkowo będzie niedostępna. Zaprojektowaliśmy już fabryki wymagające minimalnego udziału człowieka. Przystosowanie do warunków mikrograwitacji i nieważkości. Będą one przetwarzały surowce wydobyte z asteroid i księżyców już trochę długo nagrywam i mnie oczy tak łzawią. Zakładaliśmy już fabryki wymagające minimalnego udziału człowieka. Przystosowanie do warunków mikrograwitacji i nieważkości. Będą one przetwarzać surowce wydobyte z asteroid i księżycu prawie wszystkie dobra, które produkujemy na Ziemi. Włącznie z kolejnymi takimi fabrykami. Często za ułamek ziemskiej ceny, ale za wielokrotnie większą skalę. Jednak chodzi nie tylko o produkcję, ale także o handel i transport. Prawa i traktaty, które ustalają, kto z kim będzie się dzielić, za jaką cenę i jakie szlaki handlowe będą do tego wykorzystywane. Kosmos nie jest już pograniczym miasteczkiem. Pora, by stał się istotną i kwitnącą częścią naszej gospodarki. Fajne. Handel w kosmosie. Byśmy mogli na... O Jezu, patrzcie, jak tu coraz więcej się tutaj pojawia. Szczęśliwy traf będzie występować częściej w naszych kopalniach. To ze spokojem będziemy mogli sobie poogarniać. Dobra, to sobie zmienimy. Teraz tak, 20, maksymalny wysiłek. Dobra, jedziemy dalej. Zmiana władzy. No, Rosja się... Sonda dotarła. Dobra, możemy sobie śmiało teraz przejść. I czy coś możemy tutaj budować? Mają te placówki, jeszcze nic nie wydobywują. Nie, właśnie zaczynają. I to mnie trochę wkurza, bo nie będziemy mieć dostępu właśnie do paliwa, czyli do reaktorów, albo pójdziemy w szlachetne. Nie wiem, na razie to na Lunie. Staram się skupić. Powinniśmy niedługo wybudować naszą kopalnię i będzie 19 października wybudowane dopiero. Trochę lipnie, ale dobra, już nic z tym nie zrobimy. Jest jak jest. Dobra, nie ta strona. I tutaj. Dobra, no trochę już czasu minęło. Trochę już tutaj nagrywamy.
Więc za chwilę będziemy kończyć. Dobra, 97. Dobra. Stany Zjednoczone zajmują się neutralne siły władzy w dobrym. Kurde, powiem wam, że no, Stany Zjednoczone też by się przydało, ale no nie przejmiemy tego, choćbym kurde chciał. Ile wychodzi Stany Zjednoczone? Też zero, jakbym chciał użyć wpływu, tylko 3%. Słabo, bardzo słabo. Nie pójdzie. Ale to dobra, my dokończymy w następnym odcinku. My na razie tutaj kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, jeśli film wam się w miarę podobał. Subskrypcję, jeśli jesteście nowymi widzami. A jeśli jesteście już starymi, oglądacie mnie, proszę komentujcie, co byście po prostu, co mogłem jeszcze lepiej zrobić. Postaram się to wykonać w najbliższym czasie. No i to tyle. A, i jeszcze dzisiaj będzie bonusowy odcinek, ale prawdopodobnie to wieczorem. No i to tyle. Dobra, ja się z wami żegnam. Miłego dzionka, miłego popołudnia i wieczoru. Ten czwartkowy, zimny wieczór. Trzymajcie się, wieczór. W dzień, chcę powiedzieć. Dobra, trzymajcie się, dobra, już nie przedłużam. No elo.